Hejka, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do was z takim jakby vlogiem, ale coś w tym stylu. Jestem z moją mamą, która tam wysiada z samochodu z racji, że jesteśmy pod galerią i dzisiaj mamy misję. Misję, moi drodzy, otóż to, że mój brat nie ma żadnych ciuchów, a idą różne wyjazdy, idą wakacje i tak dalej. On cały czas chodzi w tych samych już zniszczonych ubraniach i oprócz tego chcę mu trochę zmienić styl, bo mój brat ubiera się wygodnie, co tam chce, to zakłada po prostu, ale zazwyczaj nie jest to jakoś stylowo, tylko po prostu wygodnie. I dzisiaj mamy misję z moją mamą znaleźć mu jak najwięcej fajnych ubrań, żeby jemu się podobały, żeby były takie no już bardziej modne albo coś w tym stylu. Nie do końca w jego stylu, ale żeby były fajne te ubrania i tak dalej. Ubierzemy go tak jak ja ubrałam mojego chłopaka na przykład. Także mamy misję wybrać z mamą ubrania dla mojego brata. Idziemy do Magnolii i przy okazji zrobimy sobie jakieś zakupy. Zobaczymy. Mamy pierwszą rzecz i są to shorty. Nie planowałyśmy brać shortów, ale jednak bierzemy i są to takie cargo z, jak się nazywa ta firma? Alpha Industries. No. I tutaj w ogóle są fajne rzeczy, na przykład jeszcze bardzo fajna jest ta kurtka, ale wszystkie są jakieś takie małe rozmiary. Ta bluza mi się bardzo podoba. No ta bluza też się mamie podoba, ale ja jakoś nie widzę w niej Krystiana. Ale mi się wydaje, że on nie będzie w tym chodził. O, no, to w sumie fajnie tak. No, ale bardziej ja to widzę taty głowę niż Krystiana głowę. Pokażę wam jeszcze bardzo fajną koszulkę. Patrzcie, moi drodzy, jaka zarąbista koszulka. Sama ją bym chętnie sobie kupiła. W ogóle bluzy męskie są 100 razy lepsze niż bluzy damskie. I co, bierzemy tę bluzę? Tak. Jesteśmy w Zarze teraz, zmieniłyśmy sklep i proszę bardzo, ona wybrała mu taką niebieską koszulę, a ja wybrałam, słuchajcie, taką zarąbistą koszulkę. O, zdajcie na nie? No mi się wydaje, że do Krystiana będzie bardzo pasować. W sensie ja bym chciała go zobaczyć. Zobaczymy, czy rozmiar będzie pasować. Mi się to podoba, tylko wiem, że Krystian takiego czegoś nie ubierze. To takie old money jest właśnie. Mama teraz lubi taki styl i tatę tak teraz naszego ubiera. Ja też mi się to podoba, ale tak tylko na wakacjach w Chorwacji albo gdzieś. I ten kolor fajny. Nie mam za rozmiar, muszę wziąć. Pewnie znam się na męskich rozmiarach kotarek. Nigdy nie miałam chłopaka, czego ty ode mnie oczekujesz? Wzięłyśmy jeansy Krystiana specjalnie, żeby, bo my nie znamy się tak, w sensie mama się zna trochę, ale ja się nie znam, ale... na Krystiana to już w ogóle rozmiarów coś nie znamy. O. O. Duże chyba, czy nie? Nie. Będą git? Mama mi poznajdowała sukienki. Pierwsza to taka, w ogóle byłam pewna, że to spódnica, ale okazało się, że nie. Szkoda, że nie jest rozcięta, ale tak wygląda. Druga to jest taka czarna, zwykła, obcisła, slim, trochę jak Skims. Taka koszula, bo do niedługo jedziemy na wakacje. Takie dość krótkie, ale takie na taką majówkę, o coś w tym stylu, dłuższy weekend. I taka koszula będzie idealnie tam pasowała. I taka trochę, nie wiem, skandynawska, trochę włoska, trochę taka Mamma Mia vibe i tak dalej koszulka. Bardzo mi się spodobała, także teraz będę to wszystko mierzyć i sprawdzać. Mamy teraz starbucksową przerwę. Ja mam iced matcha i bajla z salami i serem. Tutaj mam matcha, ale na ciepło i jeszcze croissanta. I też na słono. Tak, na słono. Byłyśmy jeszcze generalnie w H&M, ale tam nic ciekawego nie było. Rozesłał nam jeszcze TK Maxx. Kuchni świata nie związane z filmem. Kuchni świata, ale nie, związane z filmem, bo pod koniec tego filmu będę robić przepis z TikToka viralowy. Idziemy jeszcze do Bershki, w których liczymy, że znajdziemy spodnie, bluzy i też koszulki może jakieś. No i Kuchni świata po to, żeby kupić coś, co będę robić pod koniec tego filmu, także czekajcie do końca. Ja nic nie kupuję prawie, bo ostatnio kupiłam sobie przez internet. Czy ja też sobie zamówiłam, ale mama płaci, więc. Spoko. Jesteśmy właśnie w TK Maxie i tutaj naprawdę jest ogromny wybór, jeśli chodzi o koszulki. Jest tego sporo i wybrałyśmy już też sporo. Zobaczcie, mamy na przykład taką, o, z, jak to się nazywa ta firma? Philip Klein. A ty wziąłeś białą jeszcze? Tak, dla taty. A białą, to jest dla taty akurat, ale tutaj mamy na przykład czarną dla Krystiana, trzymaj. Tutaj też taki basic beżowy dla Krystiana, to jest dla taty. Tutaj mamy, o, proszę bardzo, Krystian lubi bardzo tą firmę True Religion, więc mu wzięliśmy. I jeszcze taką ja znalazłam z Replaya. Dobra, zwykłą. Teraz jakieś czarne. Teraz ma czarne. Dziwne, że ten box tutaj wisi. W TK Maxie jedynie co to, że trzeba przeglądać każdą koszulkę po kolei, tak jak w Bloompaxie, bo można coś przeoczyć. Co tutaj masz? O no, co to dla mnie. No a tutaj jest ten, Tamagotchi. No. Moi drodzy, jesteśmy w Bershce, tutaj znaleźliśmy naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy. Pierwsze to jest taki różowy top. Mamy takie dwa t-shirty. Koszulki. No, po prostu koszulki. I jeszcze beżowo. A to nie wiedziałam nawet, że ty takie wzięłaś. Mamy takie spodnie. One są takie joggery, ale nie są takie złe, nie? Tak, tutaj od tyłu niestety. Dobra, odkręcę. O, no to są takie kargosy czarne. I ja po prostu, ja jestem tak ciekawa, żeby zobaczyć mojego brata w takich spodniach, zobaczcie. To są baggy takie,
Ja nie wyobrażam sobie Krystiana w tym, ale okej. Okay. Jestem sobie, mam jeszcze czarne z takimi przeszyciami białą nitką. Byście zmaczowani. Tak, bo ja mam identyczne. A to jest moja czapa. A mama sobie bierze czapę? A ja sobie jeszcze biorę, proszę bardzo, na wyjazd taką spódniczkę. Bardzo ładna jest. I byłyśmy w Sephorze, ale to później wam nagram, co tam kupiliśmy. Także Bershka naprawdę super, jeśli chodzi o ubrania męskie. Dobra, idziemy do kasy. Wróciłyśmy już do domu i zobaczcie, moi drodzy, te wszystkie torby to są ubrania, które wybrałyśmy dla mojego brata. Jest tego bardzo dużo. W większości są to rzeczy, które już wam pokazywałyśmy w sklepie. No głównie spodnie i mama koszulki też wzięła. Tutaj w TK Maxie, jeśli chodzi o koszulki, to totalnie top, takie basicowe, czarne, białe, szare, różne naprawdę. Oprócz tego jeszcze dwie bluzy tam kupiłyśmy. Tutaj mamy Speak Kloppenberg, to jest ten sklep, w którym byłyśmy na początku, czyli tam wam pokazywałyśmy właśnie bluzę, jeszcze spodnie i tutaj mamy jeszcze Zarę i w Zarze kupiłyśmy tą koszulę, którą wam pokazywałyśmy, koszulkę i tam chyba jeszcze spodenki albo spodnie, coś takiego. A tymczasem, proszę bardzo, zobaczcie, ja tutaj będę teraz testować wiralowy przepis z TikToka. Mam tutaj ten ostry makaron, jak widzicie, tutaj już gotuje mi się 550 ml wody, będziemy wrzucać ten makaron, gotować go przez 5 minut i później dodawać tą, to jest właśnie ten ostry sos i tu jest jeszcze jakaś przyprawa. No i oprócz tego mamy, uwaga, tutaj wzięłam jeszcze taką, bo bałam się, że ta będzie za ostra. Mama mówi, że ta nie będzie aż tak ostra, więc mam nadzieję. Tutaj mamy papier ryżowy, w którym to wszystko będziemy zawijać. Tutaj mamy sos do sajgonek, taki sweet chili, bo podobno ten jest najlepszy. O, woda mi się gotuje. Poczekajcie, ja tylko szybko wrzucam ten makaron teraz tutaj. O Jezu, to się nie zmieści. Nie, za mało wzięłaś. A, parzy. Co teraz mam zrobić? Mam, przełam. No i jak to już jest gorące? O, teraz. Chociaż wiesz co, taki czerwony ten sos. No to jest mała najostrzejsza tylko na świecie podobno. Serio? Całe życie walczyłam, żeby moje dzieci tego nie jadły. Kiedy ostatni raz jadłam zupkę chińską? Mama. Dobra, to nam się musi gotować 5 minut i słuchajcie, ja stwierdziłam, że jeszcze właśnie urozmaicę te nasze sajgonki i tutaj kroję jeszcze ogórka i paprykę, także muszę to najpierw zrobić i one również właśnie będą w środku się znajdować, żeby po prostu to miało więcej smaku niż sam jakby ten makaron, bo mam wrażenie, że z samym tym makaronem to będzie takie, no po prostu wiecie, jakbym zjadła zupkę chińską, tylko że obtoczoną po prostu sobie papierem ryżowym, a tak to wydaje mi się, że będzie git. Wyślę wam teraz filmik, jak to w ogóle powinno wyglądać i jak, skąd ja w ogóle mam ten przepis i tak dalej, bo wyświetlało mi się to naprawdę bardzo często na TikToku. Nie wiem, dajcie znać, czy to kiedyś próbowaliście i czy wam smakowało. A teraz w moim nowym kubeczku, kupiłam taki kubeczek wiosenny w TK Maxie, robię sobie herbatkę. Bierzemy sobie papier ryżowy, uwaga. I tutaj mam nalaną wodę. Teraz składę ten papier ryżowy na tą wodę, bo on musi mi się tutaj zamoczyć, żeby on nie był już taki twardy, tylko żeby się zrobił miękki. Więc on musi się nasączyć wodą. Pokażę wam, jak to wygląda. O, tutaj swoją drogą jest zrobiona ta zupka i dolałam, słuchajcie, z tego sosu, co tam jest, generalnie tego całego, co tam było z takiej saszetki, wlałam dosłownie pół łyżeczki. I ona jest tak ostra, że jak ja to zjem i przeżyję. Dobrze, moi drodzy, a więc jestem, mam moje sajgonki. W ogóle zobaczcie, bo ten pierwszy, ja go zrobiłam i on wyszedł taki wielki, bo nie pomyślałam o tym, że no, on będzie taki wielki, bo nawaliłam tego makaronu, ale później te dwa kolejne moja mama już zrobiła i zrobiła takie mniejsze. I tak jak mówiłam, jest tutaj ogórek i papryka i oprócz tego mamy, proszę bardzo, sosik słodko-kwaśny. I słuchajcie, mój brat właśnie przed chwilą wstał, bo on był w pracy, poszedł na drzemkę i teraz idzie na trening i daliśmy mu rzeczy i powiem wam, że każdy obstawiał, ile mniej więcej rzeczy mu się nie spodoba. Mój brat jest naprawdę wybredny, jeśli chodzi o kupowanie mu rzeczy, ale tak o, powiem wam, że chyba nic mu się nie podoba. Serio, wydaje mi się, że każda rzecz powiedział, że okej. Spodnie, w których byłam najbardziej ciekawa, wygląda spoko. Trochę muszę się do tego przyzwyczaić, bo nigdy moich brata w takich rzeczach nie widziałam, ale jest naprawdę git. I powiem wam, że spełniłeś moje marzenie, czyli że mój brat może, bo to jeszcze nie jest potwierdzone, ale może zacznie się dobrze ubierać i może będę mogła zacząć od niego kraść ubrania, chociaż on się za niedługo wyprowadza, więc to jest nie fair, ale no generalnie zawsze jak mówiłam moim koleżankom, że o, no ja mam starszego brata, no mówię, o kurde, też bym chciała, mogłabym kraść mu bluzy i tak dalej.
Nie, ja nigdy nie mogłam, bo mój brat nie, że nie ubierał się źle, tylko miał inny styl ode mnie. Ale dobra, słuchajcie, testujemy teraz te wiralowe sajgonki. Ja się boję tutaj generalnie, że ja umrę z ostrości. Nie mogę się pobrudzić, bo ja zaraz wychodzę generalnie. Maczam sobie w sosiku i uwaga, biorę gryza. Okej, generalnie ta zupka jest turbo ostra. I ja nie wiem, jak ludzie to jedzą, tak, wiecie, całą, naraz i z całą saszetką. To jest nie do zjedzenia, przysięgam wam. A ja mam naprawdę spoko tolerancję na ostrość, więc ja uwielbiam ostre rzeczy i uwielbiam ostre i tak dalej, ale jest naprawdę dobra, tylko bardzo ostra. Dodałabym do środka jeszcze pieczarki, kukurydzę i tak dalej, zrobiłabym to takie sery na wypasie, ale zrobiłabym z innej zupki, bo ta jest po prostu dla mnie za ostra. I przez to, że dałam tego sosu tak mało, żeby nie była za ostra, to jakby nie ma w ogóle smaku ten makaron, ale jest ostry po prostu, więc to jest minus. Zrobiłabym z innej zupki i dała lepsze składniki, więc będę ten przepis na pewno powtarzać. Jeśli chodzi o mnie, to mi też się udało wyhaczyć kilka fajnych rzeczy. Kilka koszulek, jedną spódnicę, jedną bardzo fajną bluzę i tak naprawdę jedną koszulę i to tak naprawdę to tyle. Naprawdę tych rzeczy nie było jakoś dużo. Teraz muszę troszkę poprawić makijaż, bo przez cały dzień mi się zepsuł, ale chciałabym jeszcze pokazać rzeczy, które kupiłam w Sephorze. Kupiłam takie dość wiralowe produkty, które będę testować, więc co? Pierwszym produktem są to, moi drodzy, płatki pod oczy z Pixi. Ja ostatnio pokochałam płatki pod oczy, bo w takim opakowaniu jest, moi drodzy, aż 30 par płatków. Ja wzięłam akurat takie z żółtą górą i one są rozjaśniające, także będę je testować. Kolejne dwa produkty, które kupiłam, to są dwa viralowe produkty z Drunk Elephant. I że jest zima. Ja jestem generalnie blada jak trup. To w ogóle zauważyłam też dzisiaj, przebierając się, jak zakładałam jakieś letnie właśnie spódniczki albo topy, takie patrzę, nie no, ja muszę się opalić, bo te rzeczy nie wyglądają dobrze na takim bladym człowieku. Ale generalnie, jeśli chodzi o opalanie, to opalanie jest super, ja uwielbiam się opalać, ale nie opalam twarzy i na co dzień używam SPF-a. No nie opalam po prostu twarzy, a jednak chcę, żeby ona aż tak się nie odznaczała, żeby też była opalona, bo wiadomo, że opalona twarz, taka ciemniejsza, wygląda zmacz. Dużo zdrowiej. I słuchajcie, kupiłam sobie właśnie te kropelki. Proszę bardzo, tak one się prezentują. Tutaj się otwiera i takie kropelki dodaje się do serum, do olejka, do kremu, cokolwiek tam chcecie, i nakłada się na twarz. I właśnie podobno najlepiej działa on właśnie z jakimś produktem z Drunk Elephants. Nie wiem, czy to jest po prostu taki chwyt marketingowy, żeby dokupić coś. Jeżeli tak jest, to przepadłam i kupiłam również ten wiralowy krem, który podobno jest świetny na twarz, bardzo nawilża. Dobra, a teraz szybko poprawię jeszcze trochę swój make-up. Okej, kochani, ja już jestem ready i wychodzę spotkać się z znajomymi, także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmiku. Dajcie znać, czy coś takiego wam się podobało i czy chcecie więcej filmików właśnie, jak idziemy gdzieś z moją mamą kupować komuś ubrania, albo generalnie no, dajcie znać, czy wam się coś takiego podobało. A ja już się z wami żegnam, widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Do zobaczenia i pa, pa!